wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Dar rozumu to dalej nie jest to samo, co inteligencja, ani tym bardziej wiedza. Niemniej jednak one są bardzo potrzebne i one człowiekowi wierzącemu bardzo pomagają. Święty Jan Paweł II lubił na to zwracać uwagę i myślę, że każdy, kto poważnie traktuje chrześcijaństwo, cieszy się z tego, że nasza wiara jest wiarą rozumną, że intelekt pomaga nam przyjąć, zrozumieć, ogarnąć w jakiś sposób te objawione nam prawdy. Niemniej jednak ten dar rozumu jest czymś więcej niż inteligencja, czymś więcej niż wiedza, które mogą tylko pomóc. Dlaczego Jezus mówi apostołom, że znieść jeszcze nie możecie? Czy chciał im po prostu delikatnie powiedzieć, że są za głupi? Albo że nie zapamiętają tego? Nie możecie znieść, bo nie potraficie tego przyjąć, bo nie macie jeszcze, no właśnie, daru rozumu. Nie macie jeszcze Ducha Świętego. Dopiero On, Duch Prawdy, wszystkiego was nauczy. My się czasem wściekamy na kogoś, że jakiś prawd wiary nie chce przyjąć, że pomimo tłumaczenia, pomimo świadectwa, które otrzymuje, pomimo oczywistych przecież znaków, to do niego nie dociera i ciągle się czepia, szuka dziury w całym, szuka jakichś argumentów, dyskutuje godzinami, w internecie jest tyle kanałów, które za wszelką cenę starają się udowodnić mylność objawienia i wiary chrześcijańskiej. Nie mają tego daru. Nie rozumieją. Nie rozumieją. Tak jak ktoś, kto ma słuch muzyczny, bierze instrument, potrafi go nastroić. Ja tyle razy próbowałem w życiu nastroić gitarę. Nie ma szans. Nie słyszę. Bim, bim. To samo. A mówią, no nie, ten jest wyższy, ten jest niższy. Tak jak daltonista nie będzie rozróżniał kolorów i nie przeskoczy tego. Tak, bez tego daru rozumu te prawdy wiary będą jakimś zlepkiem pięknych słów, sloganów albo nic nieznaczących filozoficzno-teologicznych terminów. Niemniej jednak, gdy już ten dar otrzymujemy, gdy zaczynamy tę naszą wiarę rozumieć, przyjmować sercem, gdy się nam to wszystko składa w całość, to bardzo ważne jest, byśmy, tak jak mówi święty Piotr, potrafili przed każdym uzasadnić, dlaczego spodziewamy się tego, czego się spodziewamy, skąd płynie nasza nadzieja. Krótko i treściwie powiedzieć komuś, w co wierzy. Jeśli tego nie potrafisz, to znaczy, że jeszcze trochę ci tego daru potrzeba. Na pewno ci go potrzeba, ale znaczy, że jesteś gdzieś u początku. Krótko, treściwie i wiarygodnie uzasadnić, w co, a raczej w kogo i dlaczego wierzę. Kiedy wiara staje się dla mnie zrozumiała, kiedy pewne rzeczy stają się oczywiste, kiedy je przyjąłem, kiedy one stają się częścią mojego życia, kiedy to jest dla mnie wszystko jasne i klarowne, no to owocem tego będzie radość. Radość, która zawsze towarzyszy każdemu zrozumieniu, bez względu na to, czy zaczynam rozumieć w końcu matematykę, fizykę, czy zaczynam rozumieć, kiedy ktoś do mnie mówi w obcym języku. Radość, która płynie ze zrozumienia naszej wiary, to jest jedna z największych radości, jaką mogę sobie wyobrazić. Człowieka, który posiadł dar rozumu, poznać będzie można po tym, że ma w sobie radość. Agonizacja.
Był kiedyś taki człowiek, dawno temu. On był bardzo mądry. On był niesamowicie wykształcony. Żył w starożytności, uczył się w najlepszych szkołach. Interesowało go to, co duchowe, interesowała go i filozofia, i teologia, i poznanie prawdy. A równocześnie błąkał się po jakichś sektach, których sposób życia wydawał mu się tak absurdalny, że sam go nie chciał przyjąć, a jednak należał do nich. I dopiero gdy posłuchał kazań świętego Ambrożego, dopiero wtedy święty Augustyn, bo o nim mowa, zrozumiał i nawrócił się na prawdziwe chrześcijaństwo. Wierzymy, że ten dar rozumu wymodliła mu jego mama, święta Monika, która modliła się wytrwale o ten dar dla niego. O dar rozumu. Święty Augustyn miał ogromną wiedzę, ogromną inteligencję, ale dopiero dzięki Duchowi Świętemu zaczął rozumieć. Myślę, że piosenka, którą chcę dzisiaj dorzucić, bezwzględnie wymaga kilku słów komentarza. Jednym z bardziej bulwersujących tekstów, jakie zaśpiewała Agnieszka Chylińska w zespole ONA, jest tekst piosenki "Teraz już wiem, co to miłość. W domu mówią, że mam jeszcze na to czas, przytakuję, ale ja wiem, oh yeah". Bardzo żywiołowa, bardzo, bardzo dynamiczna piosenka, którą trudno zinterpretować inaczej niż opowieść młodej dziewczyny, która teraz odkrywa nagle miłość, a raczej pewnie seksualność, i tym się cieszy i ma zupełnie w nosie konsekwencje. Natomiast od jakiegoś czasu, gdy słucham tej piosenki, to zastanawiam się, jakby, co by o nim powiedziała nawrócona Agnieszka Chylińska. Może wiecie, że przeżyła w swoim życiu dość głębokie nawrócenie i pięknie też o tym potrafi opowiadać, i może jeszcze świętą nie jest, ale widać, że żyje tym i że jest to dla niej ważne. Teraz już wiem, co to miłość. Teraz dopiero wiem, co to jest miłość. Teraz dopiero można powiedzieć, że rozumiem i że wszystko inne jest nieważne. Duchu Święty, który przemawiasz do każdego z nas w cichości naszych serc. Duchu Święty, który wskazujesz nam drogę. Duchu Święty, który każdego z nas i każdą z nas prowadzisz do zbawienia. Prosimy Cię, byś pozwolił nam zrozumieć to, czego nie rozumiemy. Byś pozwolił nam poskładać w całość to wszystko, co nam objawiasz. Prosimy Cię, byś pozwolił nam zintegrować nasze czyny, nasze słowa, nasze myśli, tak by były one zgodne z wolą Najwyższego. Prosimy Cię, wlej w nasze serca zrozumienie, które przynosi radość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami.